Płocki samorząd realizuje wiele proekologicznych działań. Należy do nich modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, głównie szkolnych. Efektem tych inwestycji będzie zmniejszenie zużycia energii oraz emisji szkodliwych substancji i pyłów. Dodatkowo poprawi się estetyka obiektów, które zyskają nowe dachy, elewacje, oświetlenie. 17 milionów złotych to koszt działań, prac, które w konsekwencji termomodernizacji obiektów ponieśliśmy w roku ubiegłym i poniesiemy w roku bieżącym. Największe prace toczą się w szkołach podstawowych numer 11 przy ulicy Kochanowskiego i numer 17 przy ulicy Miodowej oraz w budowlance na Mościckiego. Zakładane są instalacje fotowoltaiczne, docieplane ściany i fundamenty, wymienione okna i drzwi. Z kolei na dachu akwaparku stanęło aż 360 modułów słonecznych, które częściowo zaspokoją potrzeby obiektu. Panele są też na budynku Urzędu Miasta przy Alei Piłsudskiego i Szkole Podstawowej nr 18 na Skarpie. To co ważne i istotne, to tylko w ostatnich 2 latach pobudowaliśmy ponad 400 kWp energii. Energii, która jest z jednej strony na bieżąco użytkowana, a z drugiej strony zabezpiecza, szczególnie w przypadku budynków użyteczności publicznej, w te ostatnie tygodnie bardziej komfortową pracę, ponieważ również te urzędy będziemy chcieli wyposażyć w dodatkowe urządzenia chłodnicze. Samorząd planuje już kolejne inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej swoich obiektów, między innymi w Ekonomiku, Trzecim Liceum i 70. Przy ulicy 1 Maja 2 będzie nowy budynek. Właśnie została podpisana umowa na jego wykonanie. Dzisiaj w tym miejscu jest kamienica, ale jej fatalny stan techniczny nie pozwala na remont. Dlatego inwestor, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zdecydował się na rozbiórkę. Za 2 lata powstanie 3-piętrowy blok, a w nim 35 lokali. Większość z nich zasili program Mieszkania na Start, dzięki któremu młodzi ludzie mają własne 4 kąty i mogą skupić się na rozwoju. Z tej możliwości korzysta już prawie 400 płockich rodzin. Za inwestycje przy 1 maja spółka zapłaci prawie 14 milionów złotych. 85% tej inwestycji, wartości tej inwestycji, to są środki, które pozyskaliśmy właśnie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast 10% z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, czyli, Szanowni Państwo, aż 95% środków to są środki zewnętrzne. To oznacza, że ze swoich środków MTBS wyda mniej niż 1 milion złotych.